seniorzy Stolkmicka to bardzo aktywni ludzie. W ramach Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotykają się regularnie w miejscowym Domu Kultury i wymyślają nowe przedsięwzięcia, bo jak twierdzą, warto być aktywnym. Bo człowiek tak więcej życia ma w sobie, ma takiej energii więcej i po prostu jakby młody był. Człowiek nie czuje tej starości. Zawsze człowiek się czuje młodo duchowo. Chociaż na zewnątrz człowiek już jest stary, ale duchowo jest młody jeszcze. I tę duchową młodość było widać na spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Seniora w miejscowym Domu Kultury. Goście i gospodarze śpiewali, tańczyli i rozmawiali przy suto zastawionych stołach. Menu przygotowały i własnoręcznie przyrządziły wszystkie potrawy. Oczywiście aktywne seniorki. Robiłyśmy też pieczarki nadziewane mięskiem, robiłyśmy kotlety mielone. Suróweczka, jajka są faszerowane z pieczarkami. Czyli głodny nikt nie wyjdzie. Na pewno nikt nie wyjdzie głodny. Seniorki Stolkmicka potrafią gotować i swoją pasją próbują zarażać młodszych. Niedawno żeśmy założyli takie nowe koło kulinarne, zwołujemy młodzież, mamy nawet gimnazjalistkę, którą uczymy, ona przychodzi do nas, uczy się jak my tam gotujemy, robimy, na każdym spotkaniu coś gotujemy, czy tam placki, takie proste sprawy i na każdym jednym, a to pączki, a to placki i co czwartek jesteśmy i coś robimy. Przy Domu Kultury w Stolkmicku oprócz sekcji kulinarnej aktywnie działają seniorskie zespoły śpiewacze. Jednym z nich jest zespół Stolkmiczanki, który kontynuuje tradycję nieistniejącej już grupy Warmianki. Jedną z najdłużej śpiewających w zespole Stolkmiczanki pań jest Barbara Klikowicz, która śpiewa od najmłodszych lat i bez swojej pasji nie wyobraża sobie życia, także tego na emeryturze. No, uczymy się takich tam różnych naszych, takich regionalnych, w zasadzie ludowych, podwórkowych piosenek. No, lubimy to robić. Lubimy to, mi się wydaje, że młodniejemy przez to, bo kobietki bardzo chętnie przychodzą na próby i wyjeżdżamy bardzo często na różnego rodzaju imprezy. Zaangażowanie seniorów zauważają i doceniają też władze Stolkmicka, które wspierają finansowo ich działania, na przykład organizację Dnia Seniora. Są to osoby, które śpiewają, są to osoby, które wyjeżdżały na spotkanie u prezydenta z wieńcem dożynkowym, czyli są to panie i panowie, na których można polegać w wielu różnych sytuacjach. I krótko mówiąc, bardzo aktywni ludzie, mimo tego, że są seniorami. Tak, jest to przykład do naśladowania dla młodych osób. Są to osoby bardzo aktywne, chcą się spotykać, przyjeżdżają tutaj, bo widziałem panie już z Pogrodzia, czyli chcą razem wspólnie spędzać wolny czas, ale chcą także i działać i pokazywać młodym, że coś można zrobić i w tym pięknym wieku. I na koniec cytat z piosenki śpiewanej przez Stolkmiczanki. Baw się i bądź wesoły, a będziesz dłużej żył. I chyba lepszej recepty na szczęście nie trzeba. I to niezależnie od wieku.